Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym materiale na moim kanale, w materiale dosyć nietypowym. Ponownie jest to podcast, ponownie jest to dyskusja, gdzie najzwyczajniej nie widzicie mojej twarzy, natomiast mówię do mikrofonu. Ze mną jest gość specjalny, dokładnie ten sam, który wystąpił na moim kanale jakieś 2 miesiące temu, mianowicie Michał z kanału Klawisz. Cześć wszystkim, witam serdecznie. No, też Cię witam, Michał, i dzięki za przyjście. I jak pewnie pamiętacie, 2 miesiące temu rozmawialiśmy o drugim sezonie serialu The Mandalorian i nieco też mówiliśmy o przyszłości Gwiezdnych Wojen w formie serialowej. Natomiast w międzyczasie dostaliśmy też kolejny serial od Disney+, również od uniwersum, które zarówno ja, jak i Michał bardzo lubimy, mianowicie z uniwersum Marvela. Już pewnie wiecie po tytule tego nagrania i po całej masie innych materiałów, które sypią się po prostu teraz na YouTubie, polskim czy zagranicznym. Mianowicie będziemy tutaj mówić o WandaVision, bowiem ten serial właśnie ostatnio zadebiutował na tej platformie, o pierwszym i jedynym sezonie tego serialu. I w poprzedni piątek, w sumie jak już nagrywamy, no to tydzień temu można powiedzieć, WandaVision miał swój finał. Dlatego teraz myślę, tutaj możemy przejść do tego, co o tym serialu mniej więcej sądzimy. Trzeba też powiedzieć na samym początku, że to jest taka dosyć nietypowa forma dla Marvela, ale jest to taka dosyć standardowa forma opowiadania seriali i czy ja wiem, czy jest to coś odkrywczego. Nie wiem, możesz powiedzieć, co sądzisz. Wydaje mi się, że i tak, i nie. Przede wszystkim było na pewno dużo obaw w związku z tym serialem, przez to, że jednak Marvel kojarzył nam się dotychczas z filmami na ekranie. Mieliśmy co prawda niby jakieś seriale typu Agenci Tarczy, czy też Netflixowe te adaptacje, ale tak naprawdę niby było mówione, że to jest MCU, ale chyba wszyscy mieliśmy świadomość, że no tak naprawdę no tak nie jest w rzeczywistości. Dlatego kiedy no, ja przynajmniej usłyszałem pierwszy raz o tych serialach, o zapowiedziach, miałem troszeczkę z głowy takie, no po pierwsze dosyć dużo jest tych seriali i czy to w ogóle będzie miało tak jakby ręce i nogi, bo do tej pory można było po prostu iść na filmy i nie zawsze oglądać wszystkie, żeby zrozumieć te powiedzmy większe eventy, jakieś wydarzenia w Avengersach. A seriale jednak już prowadzą też teraz w tej czwartej fazie do różnych filmów i zasadniczo wydaje mi się, że teraz obejrzenie WandaVision jest mimo wszystko dosyć ważnym elementem, żeby zrozumieć wiele rzeczy, które mogą się wydarzyć w następnym filmie, jakim jest Doctor Strange, czy chociażby Spider-Man, który też ma być z tym wszystkim powiązany. Dlatego wydaje mi się, że jeżeli chodzi o samo MCU, jest to taka spora świeżość, bo dostaliśmy coś zupełnie nowego, ale tak naprawdę dostaliśmy też dokładnie to samo, co już znamy z filmów, tylko w wersji serialowej, która próbuje różnych rzeczy, ale tak naprawdę, jeżeli przyjrzeć się całości, można powiedzieć, że idzie tak bardzo bezpiecznie od linii do końca. Tak, mogę się tutaj całkowicie z tym zgodzić. Jeśli chodzi w ogóle o całe uniwersum teraz filmowe Marvela, no to tak jak powiedziałeś wcześniej, dostawaliśmy całą masę filmów, jakieś 23 filmy chyba już na tę chwilę liczy Marvel Cinematic Universe. I dokładnie. Tak, powstawały seriale, tak jak mówiłeś, Agenci Tarczy, Agent Carter również miała swój serial. Mówiono, że te seriale od Netflixa również są częścią MCU, natomiast no nie oszukujmy się, w momencie kiedy Disney zaczął tworzyć swoją platformę i prawa wracały na przykład do Daredevila czy do Jessica Jones właśnie do Disneya, te seriale były stopniowo anulowane. Dlatego nie wliczają się aktualnie teraz do Marvel Cinematic Universe. Natomiast no, trzeba tutaj powiedzieć, że w przypadku WandaVision, zarówno WandaVision, jak i kolejnych seriali, które za jakiś czas zadebiutują również na tej platformie, jak chociażby Falcon i Winter Soldier, czy Loki, czy cała reszta innych seriali, są to seriale, które wliczają się bezpośrednio w Marvel Cinematic Universe, gdzie myślę, że bez znajomości tych seriali będzie można łatwo się pogubić w kolejnych produkcjach. Bo dzieją się tam, już nawet w samej Wandzie tutaj, działy się rzeczy, które, no jak powiedziałeś wcześniej, mogą bezpośrednio wpływać na Doktora Strange'a czy na Spidermana chociażby. Tak jest. Jesteśmy praktycznie przekonani,
No to jest dyskusja spoilerowa. Wiemy, że praktycznie końcówka odwołuje się w pewien sposób już do Doktora Strange'a i wiemy, że będzie miał tam swoją kontynuację. I no, nie wiem, dla mnie jest to zastanawiające, czy zwłaszcza polscy widzowie, polscy fani, którzy nie mają dostępu do Disney+, przynajmniej do tej polskiej wersji, no czy dadzą radę tak jakby połapać się, że pójdą na film i powiedzą hola hola, ale skąd miałem wiedzieć o tym wszystkim, kiedy nawet nie widziałem tego serialu i nie wiedziałem, że będzie konieczny. Więc może to troszkę namieszać, aczkolwiek wydaje mi się, że jeżeli już ludzie zaczną sobie na przykład właśnie wykupywać Disney+, że będą mieli dostęp do tych VPN-ów, no to jakoś to się unormuje, ale wydaje mi się, że może to póki co namieszać na tym naszym rynku. Nie wiem jak za granicą, bo z tego co wiem, to już teraz przebił Disney Plus 100 milionów subskrybentów, więc wydaje mi się, że jeżeli chodzi chociaż przynajmniej o Amerykę, to oni już tam bez problemu połapią się z tym wszystkim, zwłaszcza, że seriale, no umówmy się, w ostatnim czasie można czuć było posłuchę, jeśli chodzi o takie większe widowiska, więc troszeczkę zapchały tą dziurę teraz. Znaczy nie, to akurat z tym całkowicie się zgodzę, natomiast też trzeba zobaczyć na to, co aktualnie jest w rozpisce Marvela, jeśli chodzi o filmy i seriale. No kolejne, co będziemy mieli, no to Falcon oraz Hawkeye, natomiast po drodze jeszcze wychodzi Black Widow, która miała wyjść rok temu, wychodzi Shang-Chi bodajże i Eternals. I są to filmy, które raczej no, nie będą, na które te seriale konkretnie nie wpłyną. Więc mimo wszystko łudzę się, że do tego momentu, kiedy dojdziemy chociażby do tego Spidermana, czy do kolejnego roku i do Doktora Strange'a, no już Disney Plus może jednak już wtedy wejdzie właśnie do Polski. Też mam taką nadzieję, zwłaszcza, że wydaje mi się, że największym sprawdzianem takim może być serial Miss Marvel, bo jak wiadomo, oprócz tego, że dostaniemy właśnie serial o Kamali, to ona pojawi się już w Captain Marvel 2. I to jest pierwszy przypadek takiej postaci, która zadebiutuje w serialu i pojawi się potem w filmie, więc no, to będzie swego rodzaju też takie wyzwanie. A jeszcze, bo tutaj właśnie powiedzieliśmy trochę o kierunku seriali. Natomiast no, nie wypowiedziałem się odnośnie tego, co sądzę o samym serialu o właśnie WandaVision. Według mnie jest to dosyć nietypowy serial, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, tym bardziej, że nie jest to poziom każdego innego serialu, jest to myślę poziom wyżej, jeśli chodzi o samą realizację. Jest on dosyć nietypowy, jak już zdążyliśmy sobie tutaj powiedzieć, dla samego Marvela, bo dotyka on sitcomu, gdzie na początku Marvel Cinematic Universe nikt nie pomyślałby, że w ogóle dostajemy sitcom w tym właśnie uniwersum. Natomiast, no jak powiedzieliśmy, to nie jest nic odkrywczego, jest to dosyć coś bezpiecznego. Nawet powiem więcej, według mnie lepsze odcinki to były te, gdzie tego sitcomu nie było. Zaskakująco się zgodzę. Bałem się właśnie, że zmierzasz do tego, że ten sitcom, kiedy się kończył, bo słyszałem, że wiele osób było tym rozczarowanych, bardziej im się podobał, a u mnie było tak trochę na odwrót. Chyba dlatego, że kiedy dostajemy tak dużo, mimo wszystko wydaje mi się, humoru, który jest troszeczkę w takiej nadmiernej ilości w tych trzech odcinkach, no troszeczkę mnie zaczęło to nużyć i mówiąc szczerze, ja z chęcią na przykład przyjąłem czwarty odcinek, który był tak naprawdę czystą ekspozycją i tłumaczył nam wszystko, co się działo do tej pory i nie odczułem tego jakiego takiego filara, zapychacza takiego odcinka, tylko mówiąc szczerze, bardzo przyjemnie mi się go oglądało. No tak jak powiedziałeś, on był bardzo ekspozycyjny, dzięki niemu dowiedzieliśmy się, znaczy może nie o wszystkim, co dzieje się w tym serialu, ale o znacznej i myślę ważniejszej części tego serialu, ponieważ sama ta zagadka odnośnie samej Wandy, odnośnie tego, co tam się dzieje. Czemu w ogóle w tym serialu jest Vision? Bo przecież, jak wiemy z Infinity War, Vision nie żyje. Co w ogóle się dzieje w tym całym Westview? No to przez pierwsze trzy odcinki nie widzieliśmy nic. W czwartym pierwsze karty, można tak powiedzieć, zaczęły być powoli odkrywane. Właśnie odnośnie tego, bo gdzieś na przykład widzieliśmy jakieś nagranie z monitoringu, czy chociażby mieliśmy pokazaną całą tą anomalię, która wessała Monica Rambeau chociażby. Tak jest, bo pierwsze odcinki tak naprawdę dwa były takim właśnie troszeczkę dziwną wariacją, trochę nawiązaniem do tych seriali z lat 60. Bardzo mi się spodobały przede wszystkim formy reklam, które się pojawiły. W pierwszym był chyba reklam z tosterem Starka, potem był chyba zegarek Hydry, jeśli się nie mylę. No i muszę przyznać, że to było bardzo fajne, tylko że w trzecim odcinku, kiedy już właśnie pojawiają się
dzieciaki, co było bardzo zaskakujące dla mnie. Myślałem, że o wiele dłużej będziemy właśnie w tych sitcomach trwać, że to dopiero na późniejszym etapie się pojawi. Byłem bardzo zaskoczony tą końcówką, której okazuje się, że Geraldine wie chociażby o Pietro, wie o Altronie, no i ta właśnie zaczyna pękać bajka i muszę przyznać, że bardzo mi się spodobało, że z takiego sitcomu, który był cały czas rzucaniem żartów, tak naprawdę z małymi przerywnikami, że faktycznie coś tutaj nie gra, dostaliśmy Wandę, która była na swój sposób autentycznie przerażająca, której zrobiło się naprawdę nieprzyjemnie, a moment, w którym widzimy w ogóle martwego Visiona, bo kiedy on wchodzi, Wanda na niego spojrzała i zobaczyła tak jakby Visiona z końcówki Infinity War, który właśnie został pozbawiony kamienia, no było czymś, co autentycznie mnie nakręciło i stwierdziłem, że no troszkę te sitcomy mnie na początku troszeczkę za bardzo napchały, ale już wrócili na właściwe tory i znowu jestem bardzo zainteresowany tym, co będzie się działo dalej. No i w czwartym odcinku też mi się podobało, że powróciła Darcy, która mogła troszeczkę się odkuć po to, że to tak, dokładnie. W ogóle nawet się nie spodziewałem, że Darcy jeszcze w ogóle wróci do MCU. Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, jest to postać, którą można było w międzyczasie niejednokrotnie wykorzystać, czy to do trzeciego Thora, czy gdziekolwiek tak naprawdę, i nigdzie się nie pojawiała, dlatego mówię, to była ostatnia postać, o której bym tak naprawdę pomyślał, że pojawiłaby się właśnie w tym serialu. Natomiast no, jeśli chodzi też o całą sitcomową formę, o tym nawiązaniu do sitcomów, tak naprawdę zaraz powojennych sitcomów z lat 40., 50., jak pierwsze dwa odcinki nawiązywały, to mi bardzo podoba się ta forma. Tym bardziej, że jest to bardzo samoświadoma forma, jak też możemy wnioskować z przedostatniego odcinka, gdzie dosłownie mieliśmy retrospekcję z przeszłości Wandy, jak jeszcze była mała i mieszkała w Sokowie i oglądała sitcom, który miał dokładnie taką samą fabułę jak ten pierwszy właśnie pilotażowy odcinek, więc to było naprawdę bardzo samoświadome. Natomiast podobało mi się w tym, że bohaterowie rzucali takimi bardzo suchymi, nieśmiesznymi żartami, a i tak to bawiło mimo to. Właśnie te reklamy, no tak właśnie jak te powiedziałeś. Te żarty, wydaje mi się, że troszeczkę w pewnym momencie, przynajmniej mnie osobiście, zaczęły już męczyć i troszeczkę czułem, że za bardzo ktoś mi chce wcisnąć te żarty. To jest taki problem też z niektórymi filmami Marvela, że czasami ten humor nie do końca styka, choć wiadomo, to też jest mocno subiektywna kwestia. Znaczy nie, tak, to wiadomo. I uważam, że jeśli chodzi o samą formę, no to te dwa odcinki pierwsze, co dostaliśmy, to jest w sam raz. I dobrze, że właśnie po tych dwóch odcinkach całkowicie odcięli się od tej formy, przeszli do sitcomu z lat 60. bodajże. Później mieliśmy ten odcinek, o którym mówiliśmy, kilka kolejnych rodzajów sitcomów, no i finał. I uważam, że właśnie, tak jak powiedziałem przed chwilą, te pierwsze dwa, no to jest idealny czas na pokazanie właśnie takiego sitcomu, nie więcej. Możliwe, że tak, bo jakbyśmy tak dłużej cały czas z tym też zostawali, no to dopiero wtedy mogłoby wejść takie zmęczenie. A właśnie kiedy pod koniec trzeciego odcinka dostajemy, można powiedzieć, że coś się zmienia, potem dostajemy cały czwarty odcinek, który jest poświęcony na to, żeby nam wszystko wytłumaczyć, to aż chętnie wracamy do tego piątego odcinka, który znowu powraca właśnie do tego sitcomu. Piątego odcinka, który był chyba największe zamieszanie wywołał wśród fanów i nie tylko. Bo nie tylko pojawiają się dzieci, które okazuje się bardzo szybko dorastają i mają pieska Sparkiego, który niestety bardzo tragicznie kończy. Plus uważam, że w tym odcinku pojawia się najlepsza reklama na temat tych siereczek Lagos. Nie wiem, czy pamiętasz, Wiktor, kiedy zrobisz bałagan, do którego nie zamierzałeś, co było bardzo fajnym nawiązaniem. No ale przede wszystkim ta końcówka z Pietro była czymś, co sądzę zelektryzowała w jakiś sposób ludzi, może niektórych zszokowała, niektórzy podobno się spodziewali. No ja byłem bardzo zaskoczony. Znaczy, ja aż tak nie byłem zaskoczony, no bo wszelakie plotki nawiązywały do tego, że Pietro powróci w tym serialu i to było dosyć oczywiste, bo jednak to jest no, historia Wandy, więc nie zdziwiłoby mnie to, gdyby w ogóle się pojawił w tym serialu, nawet jeszcze zanim dostaliśmy informację, że będzie to sitcom, to też się spodziewałem, że dostaniemy jego postać. Chociażby nawet, nie wiem, w retrospekcjach
Z tym, że spodziewałem się jednak tego oryginalnego Quicksilvera z MCU, czyli Aarona Taylora Johnsona, a tutaj oni poszli o krok dalej i wzięli tego Quicksilvera, którego też znamy, też z tamtego okresu, ale nie z Avengers, a z X-Menów, czyli Ivana Petersa. I to też bardzo mocno pasowało pod tą formułę, którą dostaliśmy w tym serialu. To był chyba najbardziej samoświadomy komentarz, jaki dostaliśmy, kiedy Darcy właśnie mówi, że ona właśnie zrecastowała Quicksilvera, co było jednym z bardziej z lepszych momentów, które zapamiętałem, który bardzo mnie akurat rozśmieszył. No i o ile ja sam aż tak bardzo nie nakręcałem się, to było całe mnóstwo spekulacji, czy to oznacza, że faktycznie mamy do czynienia z multiversum, czy to jest ten Pietro, który był w tych X-Menach, czy to faktycznie jest po prostu jakiś random. No i wydaje mi się, że to był punkt, w którym takie zaciekawienie bardzo wzrosło tym serialem, że nawet ludzie, którzy do tej pory niespecjalnie chcieli oglądać ten serial, bo to był tylko serial Marvela, no to jednak rzucili się po to, bo chcieli wiedzieć, o czym ludzie tak dyskutują żywo. W przypadku Wandy i w przypadku chociażby w przyszłości Wandy w tym uniwersum, no wiemy, że pojawi się w Strange'u. Wiemy, że Strange będzie podejmował tematykę właśnie multiversów. I że tutaj dostajemy Quicksilvera, którego znamy, ale z innego świata. Natomiast jeszcze wcześniej cała masa plotek odnośnie Spidermana, w którym ma pojawić się Tobey Maguire, Andrew Garfield. Mówi się, że Emma Stone powróci do roli Gwen Stacy. Najpewniej wróci, znaczy najpewniej, to już jest potwierdzone, że wróci Jamie Foxx w roli Electro, czy chociażby nawet, nie wiem, Vulture z pierwszego Spidermana pojawi się w Morbiusie. Że to wszystko w jakiś sposób jest połączone pewnym multiversum. Nie jest to co prawda tak jak w DC, że Walter Hamada tam w tamtym przypadku powiedział, że to wszystko jest jedno multiversum i że to wszystko może do siebie nawiązywać. Tutaj jednak jest to odkrywane stopniowo. Jak dostaliśmy najpierw informację, że Ivan Peters najpewniej powróci, a później dostaliśmy go właśnie w piątym, chyba w piątym odcinku Wandy. Tak jest pod koniec sam. Tak, pod koniec piątego odcinka, no to no otwierało to całą masę teorii, że może jednak to już jest część multiversum, że nie wiem, może Wanda, dajmy na to przypadkiem, otworzyła jakiś portal i wbiegł Quicksilver z X-Menów. To brzmi głupio bardzo teraz, co powiedziałem, ale no jednak jest to... tworzyło właśnie całą masę tego typu teorii. Dokładnie. Ja sam zastanawiam się, w sensie z jednej strony miałem coś z tyłu głowy, że no nie mogą tego zrobić, przecież to by było troszeczkę pójście na łatwiznę, to po pierwsze, a po drugie to nie miałoby prawa w mi... No, nie wyobrażałem sobie, że oni sobie na to pozwolą, ale z drugiej strony przypomniałem sobie o finale Mandalorianina i stwierdziłem, kurde, no w sumie nikt się nie spodziewał, że tam będzie Luke Skywalker. A tutaj mamy, więc Halo, niezłe zaskoczenie tak naprawdę. Ale mimo wszystko, jak później w finale dowiedzieliśmy się, kim tak naprawdę jest Quicksilver, no to no jednak nie dość, że te wszystkie teorie runęły jak domek z kart, to raz, a dwa, no to było słabe według mnie. Czy powiedziałeś, że to było słabe? W sensie to było słabe zdemaskowanie Quicksilvera. Że wiesz, Monica Rambeau przychodzi i you are not Pietro, you are Boner. Najdroższy żart bonerowy. Dokładnie ale tak. Wart, jak powiedział Kevin Feige. No mi się wydaje, że to było troszeczkę takie mini spoliczkowanie fanów, takie nie będziemy spełniać waszych zachcianek, robimy po swojemu, nawet jeżeli się nastawiliście. I muszę przyznać, że mi się to akurat spodobało, bo właśnie to było bardzo nieoczywiste. Nawet jeżeli wiedzieliśmy już w pewnym momencie, że to nie jest Pietro, no to nikt nie spodziewał się, że to będzie po prostu najzwyczajniej randomowa, głupio nazwana jeszcze dodatkowa postać, która zwyczajnie mieszka w Westview. I muszę przyznać, że mi akurat ten pstryczek taki mały w nos fanów się podobał. Zwłaszcza, że bardzo lubię ogólnie tego aktora i uważam, że zagrał swoją rolę super, co było zwłaszcza pokazane w tym szóstym odcinku halloweenowym, jak on na przykład dogaduje się właśnie z dzieciakami, kiedy ma tą swoją rozmowę z Wandą, gdzie okazuje się, że on tak naprawdę wie i może ona w końcu z kimś normalnie porozmawiać o tym wszystkim, co się dzieje dookoła niej. Odnośnie samego Pietro, odnośnie postaci Quicksilvera, no znamy go tylko z jednego filmu, znamy go tylko z drugich Avengers. Myślę, że Avengers Czas Ultrona pozostawiło jednak bardzo dużo niesmaku w znacznej części widowni, że mało kto wracał do tego filmu. Natomiast wiemy,
że śmierć Quicksilvera w Sokowi wpłynęła bardzo mocno na jej postać. Stąd właśnie uważam, że to był bardzo, bardzo ważny i bardzo przełomowy moment, kiedy nasz Boner pojawił się w tym serialu. No tak, można. Trzeba pamiętać, że po prostu Pietro był ostatnią osobą, która tak naprawdę została w Wandzie. I w ogóle fakt, że oni nigdy nie wspomnieli o nim po Civil War, bo w Civil War zasadniczo nawet już o nim nie wspominają, ja uważam za spory minus MCU, bo to jeszcze większe stwarzało dla mnie wrażenie, że tak naprawdę nie był za bardzo istotny chyba ten Pietro, bo Wanda nigdy o nim nie wspomina. Nawet kiedy mamy końcówkę Endgame, ona tylko mówi o tym, że no chciałaby, żeby Vision wiedział o wszystkim, chciałaby jeszcze raz móc z nim pogadać. I w ogóle nie wspomina ani razu o Pietro. No i ten serial troszeczkę to naprawia, że ten Pietro jednak jest tam z tyłu jej głowy, że on jest ważny i że on był bardzo ważnym elementem jej życia. Znaczy, bo generalnie Pietro jakoś bardzo ważną postacią w MCU nie jest, no powiedzmy sobie to szczerze. Pojawił się na jeden film dosłownie, w którym zginął na sam koniec. Spoiler, tak, ten film... Szybko go ubili, tak. Bo nikt chyba nie chciał, żeby mieli go przypadkiem z wersją z tego, tak. Z uniwersum właśnie X-Menów. Tak, spoiler, to było 6 lat temu. Ten film ma 6 lat i nikt go nie pamięta. Natomiast, no tak jak mówisz, tym bardziej, że no w tym czasie wychodziło X-Men Days of the Future Past, gdzie też pojawił się Quicksilver. Ponoć to było też związane bardzo mocno z prawami, bo jednak no, do Quicksilvera bezpośrednio prawa miał Fox. Więc bardzo możliwe, że dlatego postanowili też, też go ubić w tym filmie. Tym bardziej, że Whedon wypowiadał się bardzo często właśnie po drugich Avengersach, że jednak to jest wojna, to co pokazał, to jest wojna, a wojna wymaga pewnych ofiar i ktoś musiał właśnie na polu bitwy zginąć, no to wziął, odstrzelił Quicksilvera tak naprawdę. Mógł Hawkeye'a, mógł, nie wiem, Black Widow, mógł kogokolwiek, zabił Quicksilvera w pierwszym filmie. No niestety, i wydaje mi się, że przez to mało osób też aż tak pamięta o tej postaci, bo ona miała spory potencjał i była dosyć fajnie zagrana, tylko że niestety to wszystko zostało tak szybko, zrobione, że tak naprawdę no, nawet nie zdążyliśmy się w jakiś sposób do niego przyzwyczaić i przez to może też nie było odczuwać tej śmierci jego. To raz, a dwa, no poza tym jeszcze, gdzie widzimy później Wandę po Age of Ultron, no widzimy w Civil War, ma bardzo spory story arc, można powiedzieć. W trzecich Avengersach, no jednak trzeba powiedzieć, że Avengers Infinity War skupiało na sobie całe uniwersum Marvela dotychczasowe, całe z wyjątkiem Hawkeye'a oraz Ant-Mana oczywiście. I w tamtym momencie każda z postaci, jak ktoś potem przeliczył, to najwięcej chyba miał Iron Man, bo miał 10 minut ekranowych, gdzie w poprzednich filmach miał, nie wiem, z 50. A Wanda chyba miała włącznie ze 3 czy 4 minuty ekranowe. Dlatego też myślę, nie było wtedy miejsca na to, aby gdzieś jeszcze ona miała wspomnieć. Tym bardziej, że no, jak cała reszta połowy tego wszechświata Wanda również wyparowała przez pstryknięcie Thanosa. I dopiero później widzimy ją na koniec Endgame, gdzie też mamy jedną wielką bitwę, gdzie też mało kto ma czas na rozmowy ze sobą. I w tym przypadku, jak dostaliśmy serial o Wandzie, to dostaliśmy jej właśnie historię, jak już wcześniej powiedziałem, dlatego tutaj po prostu już sobie mogli pozwolić na to, aby w końcu ruszyć do przodu z tym wątkiem Quicksilvera i tym, w jaki sposób to wpłynęło na Wandę. No i przede wszystkim też to, jak wpłynęła na nią śmierć Visiona, gdzie Wanda tak naprawdę straciła w przeciągu tych, nie wiem, 4 filmów, w których wystąpiła, po pierwsze brata, po drugie właśnie Visiona, którego zdążyła pokochać, więc no mogła najzwyczajniej zwariować. I pokazało to, jest to naturalne. No tak, i pokazało, że jest osobą niestabilną emocjonalnie, a dlatego, że ma tam tą swoją supermoc, której nikt tak naprawdę nie umie do dzisiaj zdefiniować, no to stworzyła swoją własną wizję tego idealnego świata,
rodem właśnie z sitcomów, które są zawsze przerysowane. Niezależnie od tego, jaki jest to sitcom, on zawsze będzie przerysowany i zawsze będzie nazbyt idealny. To jest bardzo w ogóle ciekawy wątek pod tym względem, że właśnie kiedy dostajemy siódmy odcinek, to jeszcze jest dopiero końcówka, kiedy dowiadujemy się z Agatą całego tego plot twistu. Spoiler alert, tak naprawdę Agnes to Agatha Harkness, która jest swoją drogą bardzo fajną postacią, która niestety wydaje mi się, że w finale trochę traci. Ale właśnie ten moment, o którym wspomniałeś, kiedy jest pokazane, jak żyła po prostu Anna razem z Pietro i z rodzicami i oglądali te sitcomy, no to jeszcze potęguje w tobie to uczucie, że rozumiemy, dlaczego to wszystko było zasadniczo do granic przerysowane, dlaczego to wszystko wyglądało. No bo tak naprawdę Wanda nigdy nie miała normalnego życia, znała je jedynie z telewizji, bo przez połowę życia żyła razem z Pietro, byli sierotami, potem nagle wstąpiła do drużyny superbohaterów i no, miała swój dom, miała gdzie mieszkać, ale tak naprawdę no, trudno powiedzieć, żeby to było takie zwykłe, normalne życie, które zazwyczaj towarzyszy zwykłym ludziom. Mhm. Przede wszystkim też jeśli chodzi o całą przeszłość Wandy ukazaną w siódmym sezonie, no to też nie jest to w pewnym sensie przekopywanie tego, co jej znamy. Ponieważ no, mamy chociażby tam scenę, która rozgrywa się albo zaraz przed, albo w trakcie Civil War, gdzie Vision chyba przechodzi nawet przez ścianę do pokoju Wandy i zaczynają oglądać właśnie jakiś kolejny sitcom. I to jest też zupełnie co innego niż to, co znaliśmy z filmu z Civil War. To nie jest, wiesz, dokładne przerysowanie, dokładne przepisanie tej historii, którą już znamy, tylko jednak dodanie kolejnej cegiełki do tego. Dokładnie, bardzo fajne. To jest w ogóle jedna z fajniejszych scen, bo w bardzo fajny sposób pokazuje, jak relacja Wandy i Visiona ewoluowała, co niestety musiało być bardzo szybko właśnie zarysowane po tym, jak Civil War minęło i dostaliśmy już Infinity War, więc musieli się bardzo z tym streszczać, a takie małe smaczki pokazują, jak ta ich relacja powoli ewoluowała, gdzie no na pewno musiało być to dla niej w pewien sposób dziwne, choć nie dziwniejsze niż do tej pory jej życie, bo tak naprawdę Vision mimo wszystko jest syntezoidem, który no nie jest do końca człowiekiem, a mimo wszystko wywołuje u niej uczucia dosyć silne, które prowadzą później do ich miłości. Co jest bardzo fajne pokazanie, kiedy na przykład Vision zaczyna się śmiać i mówi, że przeprasza, że zaśmiał się w tym momencie, a on mówi, nie, no to jest naturalne. I oni się oboje tak jakby no, uczą o sobie nawzajem, co było moim zdaniem nie tylko słodkie, ale i bardzo fajnie zarysowało obie postacie. Tak, i dopełniałem siebie nawzajem przede wszystkim. Natomiast tak jak teraz mówisz, no to tak o Visionie zacząłem powoli myśleć jak o jednej postaci ze Star Treka, dokładniej o komandorze Data, który również jest androidem i też uczy się człowieczeństwa, bo wokół siebie ma najzwyczajniej ludzi. I dokładnie tutaj to samo jest z Visionem, z tym, że w przypadku tego serialu trzeba powiedzieć sobie wprost, nie mamy do czynienia z oryginalnym Visionem, którego znamy z poprzednich filmów. Jest to bardziej serial związany z Wandą, aniżeli z Visionem, bo nawet jak już dostajemy sceny konkretnie z Visionem, no to Vision najzwyczajniej nie pamięta tego, co się działo, bo to nie jest ten Vision. To jest wizja, którą Wanda wykreowała. Tak, właśnie chciałem zapytać Cię a propos tego, ponieważ w finale mamy troszeczkę urwany wątek tego Visiona, bo wiemy, że jego ciało zostało odbudowane, to jest troszeczkę ktoś inny, no i mamy ten niesamowicie epicki pojedynek Visionów, który przypomina trochę Man of Steel. Nie wiem, czy to tylko ja miałem takie wrażenie, nie tylko razu, ty. Co zobaczyłem, to tak skojarzyłem. Nie tylko a ty. A dodatkowo potem znajdują się w pomieszczeniu i ten pojedynek przybiera bardziej coś na kształt, nie wiem, pojedynku szachowego, kiedy oni po prostu zaczynają rozmawiać i jeden zaczyna od drugiego uczyć się po prostu wszystkiego, co się tak naprawdę dzieje. Vision, który został wykreowany przez Wandę, już zaczyna rozumieć, no już wcześniej zrozumiał, co się dzieje, ale próbuje wytłumaczyć tutaj. No i tak naprawdę wydawało mi się, że ten biały Vision jeszcze w ogóle powróci w finale. Ale nie, jego wątek został ucięty i troszeczkę czułem pod tym względem niedosyt, ale do tego pewnie za chwilę dojdziemy. Aczkolwiek, no tak, to jest jedynie tylko tak naprawdę to, co Wanda wiedziała, to co zresztą powiedziała pod sam koniec, że to jest ta część jego, którą ona pamiętała, która wzięła się z kamienia duszy. Nie, to nie był kamień duszy, tylko przepraszam, kamień umysłu. Tak, no ale niestety nie jest to ten Vision, którego znaliśmy wcześniej z filmów. No dokładnie, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, jest to wizja, którą ona wykreowała na podstawie tego, co pamiętała o samym Visionie. Natomiast no, myślę, też możemy przejść tutaj do tego finału, jak już zacząłeś o tym mówić.
Mi na przykład finał się podobał najmniej. Powiem to wprost. Bo najzwyczajniej było widać, że jest to bardzo schematyczny finał. Finał pod tak bardzo typowo pod produkcję superbohaterską. Ja miałem w ogóle troszeczkę flashbacki z pierwszej fazy MCU, kiedy mamy nie tylko Scarlet Witch, która walczy też ze złą czarownicą, ale dodatkowo Vision walczy po prostu z Visionem, więc po prostu walczy z tym swoim złym alter ego, można powiedzieć. Co więcej, wydaje mi się, bo tak kiedy to oglądałem, mi to nie przeszkadzało, bo dalej towarzyszyły mi emocje i chciałem zobaczyć, jak się skończy ten serial, ale tak jak im dłużej było, to po pierwsze właśnie szkoda, że ta walka była taka mega generyczna, plus zacząłem o wiele bardziej odczuwać to, że efekty nie stoją na takim poziomie, jak były w poprzednich odcinkach. Tak, to też przede wszystkim było widać, że to jest jednak CGI i to bardzo średnie, jeśli nie słabe CGI. Natomiast, co też mnie bardzo dziwi, Disney sam się przyznał, że ukończyli ten odcinek dopiero chyba na tydzień przed wypuszczeniem go. Co też mnie dodatkowo dziwi, czemu oni nie ukończyli najpierw całego serialu i dopiero później zaczęli publikować każdy kolejny odcinek. Czy na przykład, nie wiem, nie przełożyli finału na te 2 czy 3 tygodnie. Myślę, że Disney no, ma taką renomę, że gdyby Disney czy Marvel czy ktokolwiek powiedział do, nie wiem, nawet napisał tweeta do fanów na Twitterze, słuchajcie, bo nie dokończyliśmy jeszcze tego odcinka, żeby wyglądał jak najlepiej, no to musicie poczekać jeszcze tydzień, no to myślę, że by to całkowicie przeszło. A tak, no to wypuścili po prostu pół odcinek, gdzie wszystko tak naprawdę, nie dość, że no te, chociażby ta animacja jednego czy drugiego Visiona nie wygląda aż tak dobrze. Widać, że to są po prostu dwie wielkie kukły, które latają między sobą. Mniej więcej tak, jak było w Black Pantherze, nawet gorzej. I tak jak mówiłeś, no te wątki też się ucinają, chociażby nie wiemy, co się stało z tym białym Visionem. Wiemy, że Vision odblokował mu w pewnym sensie ten Vision z Westview, że tak tutaj to nazwę, odblokował mu te wspomnienia najpewniej i Vision, ten biały syntezoid gdzieś tam sobie poleciał, co w ogóle podobało mi się, że napomknęli ten wątek, bo też w komiksach, tylko w komiksach było na odwrót, w komiksach najpierw Vision był biały, później dopiero przeszedł do tego kolorowego ciała. No i to jest w pewnym sensie dobry motyw, aby przywrócić Visiona do życia, ale nie do końca tego Visiona, którego znaliśmy. Natomiast, no tak jak powiedziałeś, no ten wątek się całkowicie urywa i nie wiem, można teraz na siłę powiedzieć, że to jest jakiś cliffhanger pod może kolejny sezon, może kolejny serial czy kolejny film, chociażby pod Strange'a. Ale no nie wydaje mi się, po prostu nie dokończyli scen z białym Visionem i tamte sceny wycięli z tego odcinka i tyle. No właśnie ja byłem bardzo zaskoczony, bo ogólnie myślałem, że kiedy była cała ta rozmowa na temat łódki Teseusza łodzi Teseusza i kiedy została przywrócona pamięć, on gdzieś poleciał. Ja pomyślałem, że w takim razie, no nie wiem, on poleciał pomóc Wandzie, bo już wszystko zrozumiał, wie co ma robić. No ale nie, ona sobie radzi tam sobie z Agatą sama, spoko, nie ma problemu. Myślałem w takim razie, że kiedy już cały ten hek zniknie, pojawi się w jakiś sposób, ale nie, nie ma go do samego końca, nie ma go nawet w pierwszej scenie po napisach, nie ma go w drugiej scenie po napisach. Ja sobie tak zacząłem zastanawiać, kurczę, co się stało z tym Visionem, czy on, nie wiem, stwierdził, że chce teraz mieć swoje życie i gdzieś zniknął, czy on poleciał do bazy z powrotem, czy co się w ogóle zasadniczo z nim dzieje. I zastanawiam się, czy właśnie on będzie w tym Doktorze Strange 2, który miał się bardziej skupić z tego, co wiem, na Wandzie, czy jeszcze coś innego będzie się działo, bo tak naprawdę nie mam pojęcia, jaka przyszłość teraz czeka tą postać. Aczkolwiek wydaje mi się, że chyba w tym finale chcieli się przede wszystkim skupić na zakończeniu tego wątku Wandy, co też nie do końca, wydaje mi się, wyszło właśnie przez tą walkę, która no nie tylko wygląda niespecjalnie imponująco, ale tak naprawdę kończy się bardzo szybko i okazuje się, że Wanda bardzo szybko nauczyła się posługiwać to, co ona rzucała na ściany, runy? To, no tak, runy. Runy, no i tak zastanawiam się, czy to nie było troszeczkę pójście na twiznę. Nie wiem, może ja bym chciał troszkę inaczej zobaczyć ten finał.
wydaje mi się, że chcieli oni przedstawić, że po prostu w bardzo sprytny sposób to zrobiła, bo to było faktycznie sprytne. Tylko zaczęły mi się kłębić później takie pytania, czy run nie trzeba było się wcześniej zauczyć, czy po prostu Wanda to wcześniej już przyswoiła albo zapamiętała te znaki. No ale to akurat nie było aż takim dużym problemem. Podobały mi się bardzo natomiast dzieciaki, jak były w finale i jak połączyli razem z rodzicami siły, żeby tam skopać tyłki wszystkim, którzy się pojawili z tych złych gości. Mhm. Znaczy generalnie ten finał to był długi, co trzeba powiedzieć, to był chyba najdłuższy odcinek. Mam wrażenie, że 46 minut trwał tak, ponad. Mam wrażenie, że miał być jeszcze dłuższy. I myślę, że wtedy też na pewno ta walka Agaty z Wandą byłaby znacznie dłuższa niż to, co dostaliśmy. Tak jak mówiliśmy, jeden i drugi Vision też byliby bardziej dopracowani. No i przede wszystkim, tak jak powiedziałeś wcześniej, no, ja też miałem skojarzenia z Man of Steel. Głównie dlatego, bo w Man of Steel, jak pamiętamy, mieliśmy na samym końcu walkę w Metropolis, gdzie Superman latał sobie z Zodem i strzelał do siebie swoim promieniem cieplnym z oczu, żeby nie mówić laserem. I mieliśmy tutaj dokładnie to samo. Też lata jeden i drugi Vision. W Man of Steel mieliśmy dobrego Supermana i złego Supermana. Dwóch gości o dokładnie tych samych supermocach. Tutaj też to samo. Dwóch syntezoidów o dokładnie tych samych supermocach. Latają gdzieś tam sobie i strzelają do siebie jednym i tym samym promieniem. Bezkarnie na przykład, nie wiem, latują do biblioteki i ją niszczą. Czy nie wiem, do kina, czy gdziekolwiek tak naprawdę. Nie wiem, mniej więcej mi się to przypomniało właśnie, jak dokładnie to samo dostaliśmy w Man of Steel i nie wiem, chyba jeszcze nawet była scena, gdzie Zod chyba uniósł wtedy stodołę, czy albo zrobił taką wielką dziurę w domu mamy Supermana, w domu Marty Kent. Mniej więcej to samo było tutaj. No właśnie, czy... Wydaje mi się, że może mniej bym się troszkę do tego czepiał, gdyby po prostu nie widział tego tyle razy, albo przynajmniej gdyby to właśnie wyglądało troszkę lepiej. O wiele, nie wiem, ciekawszy wydaje mi się był moment, w którym oni przestali właśnie walczyć i zaczęli ze sobą rozmawiać, co było no, o wiele ciekawsze i dalej pozostawia tak naprawdę pytanie, do czego to w końcu doprowadziło, bo tak naprawdę nie jesteśmy jeszcze pewni tego, jaka jest przyszłość Visiona w tym całym uniwersum. Troszkę żałowałem też, że dyrektor Hayward się nazywał, grany przez Josa Stamberga, został tak zmarnowany i tak naprawdę stał się takim, no tym złym gościem, złym wojskowym, który przypominał mi troszkę o Hulku z pierwszej fazy MCU. Mm-hmm. No trochę teraz, tak jak mówisz, też mogę pod to podpiąć też pod generała Rossa z Hulka. Nawet bym powiedział, że wolałbym, aby ten serial, jak i w ogóle seriale skupiały się jednak na dialogach. Nie wiem, czy chciałbym, aby te seriale były dosłownie filmem, tylko dłuższym i podzielonym na 9 części. Tylko żeby one jednak bardziej wchodziły w interakcje między postaciami. To świetnie w ogóle wychodzi temu serialowi, to nawet niekoniecznie z postaciami głównymi, bo ja bym w życiu nie podejrzewał, że właśnie Monica Rambeau albo Jimmy Woo, albo w ogóle oni cali w trójkę razem jeszcze z Darcy będą tworzyć takie świetne trio na ekranie, które będzie zarówno zabawne, że będziemy chcieli śledzić ich losy, że będzie nam na nich zależeć. No muszę przyznać, że bardzo fajnie poprowadzili te wątki tych postaci i to przykuwało na tyle uwagę, że nie tylko chcieliśmy widzieć właśnie Elizabeth Olsen czy Paula Bettaniego w tych głównych rolach, ale chcieliśmy też posłuchać tych pobocznych postaci, co u nich słychać tak naprawdę, zwłaszcza, że znamy już też niektóre z nich z poprzednich filmów. No Monikę można powiedzieć, że najmniej, bo w Kapitan Marvel grają praktycznie inna aktorka, aczkolwiek też uważam, że ten casting był akurat bardzo dobry. Tak, też całkowicie się tutaj zgadzam. W ogóle jak się pojawiła Monika Rambeau na ekranie, to od razu widziałem, że to, wiesz, z pewnością jest jednak Monika Rambeau. Natomiast później, jeśli chodzi o... daj w kontekście samego finału. Jednak wolałbym, aby tutaj nawet w finale skupiono się bardziej na relacjach, może bardziej byśmy mieli rozwinięcie dyrektora S.W.O.R.D. jako tego złego gościa w tym serialu. Tak, tutaj no dostaliśmy jedną nawalankę między dwoma Visionami, drugą nawalankę między dwoma Wiedźmiami, podduszenie dwóch dzieci,
żeby było bardziej kontrowersyjnie. I to tyle tak naprawdę. Więc finał troszeczkę to pogrzebał właśnie, mogę powiedzieć. Bo jak w poprzednich odcinkach widzieliśmy, to dosyć dobrze, to wszystko było dosyć dobrze zarysowane. Tak w ostatnim jednak bardziej, myślę, Marvel skupił się na efekciarstwie, którego niestety też tutaj nie osiągnął. Dokładnie. I wydaje mi się, że o ile fajnie, bo większość wątków została domkniętych na różne sposoby, to przede wszystkim straciła na tym Agatha Harkness, która była jednym z ciekawszych villanów chyba w MCU, moim zdaniem, który nie tylko był bardzo ciekawie napisany, ale też świetnie zagrany. Sama piosenka All Along, It Was Agatha All Along, która stała się hitem na Spotify'u i w internecie, pokazuje, jak bardzo ludziom spodobała się ta postać. U mnie w głowie była przez tydzień. Tak jest, u mnie też latało na głośnikach i na słuchawkach. Nie, u mnie w ogóle właśnie nie latało ani na głośnikach, ani na słuchawkach, tylko po prostu miałem to w głowie. Od razu tekst. A, w głowie. Tak, tekst mi się wbił po prostu w głowę i ja cały czas, gdziekolwiek bym nie poszedł, słyszałem tę piosenkę. Potem właśnie po tygodniu mi to przeszło, ale za to po tygodniu zacząłem tego słuchać. O, to u mnie było tak, że już jak usłyszałem, to powiedziałem, o jak to fajnie brzmi, posłucham sobie. I niestety to jeden z tych utworów, który słuchasz tak wiele razy, aż niestety nie obrzydnie ci za którymś razem. I teraz już wolę to widzieć gdzieś przy randomowych filmikach, niż samemu sobie puścić. Też myślę bardzo fajnie ten motyw muzyczny, jak i w ogóle cała ta scena, gdzie dowiadujemy się, że Agnes to Agata. Bardzo fajnie też nawiązywała w ogóle do takich bardzo wczesno 2000 seriali o czarownicach. Typu, nie wiem, ta sitcomowa Sabrina, dajmy na to, też myślę dosyć fajnie to było pokazane. Tak jest i miałem też troszeczkę, byłem zaskoczony, ponieważ fankopopy często w jakiś minimalny sposób potrafią spoilerować i oficjalne fankopopy, które pojawiły się do WandaVision, zawierały jedną postać, która ostatecznie nie pojawiła się w finale i był to Mephisto. I ja już mówiłem takie, o to jednak, właśnie miałem cię też zapytać, czy podejrzewałeś, że Agnes to może być Agatha Harkness, bo u mnie stało się to oczywiste od razu praktycznie po obejrzeniu tych dwóch odcinków. Ale może dla ciebie było to zaskoczenie? Nie, to było zaskoczenie i że nie podejrzewałem tego. O proszę, a to ja jednak podejrzewałem głównie dlatego, że dużo przeczytałem różnych rzeczy na temat przed WandaVision o tych różnych postaciach, spekulacji, no i że tam jest postać, która właśnie była Agatha Harkness, która jest mocno powiązana w komiksach z Wandą. No i ten Agnes, czyli ten skrót Ag od Agata i Harkness, końcówka, jednak mogły naprowadzić. Tym bardziej, że Agata faktycznie w paru momentach bardzo dziwnie się zachowuje. Najbardziej byłem zdziwiony, kiedy ona w piątym odcinku w szóstym odcinku mówi do Visiona, że czy on jest właśnie sobą, czy on jest z Avengers, ma pomóc. I tam wydaje się, że ona tak naprawdę też należy do tego zewnętrznego świata, jednak nie jest tą postacią. Ja powiedziałem, o kurde, to jednak był ślepy traf. Ale już tam potem w odcinku siódmym wszystko wraca na tory i mówię, nie, jednak to było wszystko od początku zaplanowane i ona po prostu tylko udawała, co było też bardzo fajnie zagrane. Ale muszę przyznać, że troszeczkę zaskoczyłem się, że nie było tego Mephisto. Myślałem, że jednak będą chcieli po niego sięgnąć, albo też po Nightmare miał się chyba pojawić. Tak samo jak Doctor Strange, mnóstwo było tych zapowiedzi, ale ten Mephisto wydawał się wręcz oczywisty, wszędzie ludzie walili na lewo i prawo memami, że na 100% tam będzie Mephisto, on się pojawi, no i byłem troszeczkę zaskoczony, myślałem, że się pojawi i to, że tak długo go nie było w tym finale sprawiło, że było to sporym zaskoczeniem dla mnie po prostu. Znaczy powiem wprost, jeśli chodzi o wszelaki merch, no to trzeba powiedzieć sobie też tutaj jasno, zarówno Funko Popy, jak i klocki Lego dostałem po prostu licencję, dostałem jakieś koncept arty czy jakieś wyglądy i na podstawie tego tworzą coś swojego. I nie mają wglądu w scenariusz czy w fabułę i nawet jeśli nie Mephisto czy Strange pojawili się w tej linii WandaVision Funko Popów, no to nie wiem, może gdzieś na wczesnym etapie pracy miał się na przykład pojawić Mephisto. Natomiast powiem szczerze, że ja nawet tego nie śledziłem. W ogóle jeśli chodzi o Funko Popy, no to są to figurki, które nigdy jakoś mnie za bardzo nie jarały. Wszystkie wyglądają według mnie tak samo.
Dlatego nigdy jakoś nawet nie patrzyłem na nowości Funko Popów, które mają się ukazać. I tutaj też to nie było żadnego wyjątku, też nie patrzyłem. I jak słyszałem o Mephisto, no to ja słyszałem, to myślałem tylko i wyłącznie, że to są jakieś teorie. Gdzieś tam widziałem, że nie wiem, na jakiejś tapecie czy w lusterku może gdzieś tam pojawił się Mephisto, czy jakiś, nie wiem, cień na ścianie, że to na pewno musi być Mephisto, tak jak ostatnio widziałem gdzieś cień przy Spider-Manie cień jakiegoś gościa, który miał fryzurę dokładnie taką samą jak Tobey Maguire w Spider-Manie, więc na pewno musi być już Tobey Maguire. Dlatego staram się jednak unikać tego typu teorii, tym bardziej, że ja też nie czytam aż tak o serialach czy o filmach, jeśli chodzi też zarówno najpierw o Mando, jak i o WandaVision, to są po prostu seriale na obejrzenie w piątek rano czy w piątek wieczorem po pracy. Po prostu siadasz i oglądasz na wyluzowanie, bo są to po prostu krótkie odcinki krótkich seriali i tyle. Więc ja też jakoś nie wchodziłem bardzo mocno w teorię. Słyszałem wiele, właśnie jak mówiłem, teorii, że Mephisto ma się pojawić, czy Strange, ale jakoś uznałem, Mephisto, wątpię, w sensie nie wydaje mi się. Tym bardziej, że nie wiem, wszyscy mówili, Mephisto musi się po prostu pojawić w WandaVision i to też jakoś mnie to nie kupowało, bo uznałem, że za mało jest już miejsca jednak na kolejnego Mephisto. Czy myślisz, że może on się pojawić w Doktorze Strange'u drugim? Że może mimo wszystko okazać się, że miał tam jakiś wpływ na to, czy już to jest zbyt naciągane i jednak faktycznie ten Mephisto to był tylko taki, powiedzmy, dodatek do tych różnych plotek i też Funko Pop wykorzystało po prostu na fali popularności, żeby zrobić mały szum wokół całego serialu. Bardzo możliwe, że właśnie jest tak jak mówię, że Funko zrobiło po prostu szum wokół serialu. Co do Strange'a nie wiemy nic tak naprawdę. Wiemy tylko, że powstaje taki film i że Wanda będzie miała swój występ w tym filmie i to jest chyba dosłownie tyle, co wiemy. No wiemy, że Scott Derrickson nie będzie reżyserował, tylko Sam Raimi bodajże. I to jest tak naprawdę niewiele, by cokolwiek spekulować. Czy Mephisto tam się pojawi? Nie wydaje mi się. Natomiast no nie, jednak też nie zdziwiłbym się, gdyby swój występ tam też zaliczył. No mówię, po prostu zbyt mało wiemy o drugim Strange'u. No ja muszę przyznać, że ten serial mnie nastawił, że nawet jeżeli Tobey Maguire plus Andrew Garfield pojawiliby się w Spider-Manie, no nie muszę się już koniecznie na 100% nastawiać, że to będą role Spider-Mana. Jestem teraz przekonany, że tak naprawdę Tobey Maguire po prostu może przyjść z pizzą i powiedzieć pizza time, bo ten serial udowodnił, że nawet jeżeli wracamy do jakichś postaci, które gdzieś tam były, co prawda Pietro był Quicksilverem, ale w innym uniwersum, no to nie musi to oznaczać tak naprawdę tego byśmy oczekiwali od tego, że to będzie Spider-Man. Ale no to zobaczymy jeszcze, kiedy potwierdzą już tak stuprocentowo tą obsadę tego wszystkiego. Zastanawiałem się bardziej też, czy finał... No mi się wydawało, że ten finał będzie troszkę inaczej wyglądał, że to jednak bardziej namiesza w tym całym multiversum i właśnie przez to będzie prowadził do Spider-Manów. A mówiąc szczerze, wydaje mi się, że wszystko w miarę się ułożyło. Wanda, co prawda, musi jeszcze popracować nad sobą, ma swoje życie, ale no nie wydarzyło się nic, co... powiedzmy, zmieniłoby cały świat tak naprawdę. Myślałem, że będziemy mieli w końcówce coś na zasadzie House of M, tylko że zamiast powiedzieć No More Mutants, to Wanda właśnie stworzy opcję, żeby pojawili się mutanci i to by była mini zapowiedź tego, że pojawią się oni w przyszłości. Ale nie, tak naprawdę wszystko praktycznie się zakończyło. Poza tym Visionem, o którym dalej nic nie wiemy, co z nim się będzie działo. Znaczy też, jeśli chodzi o mutantów, no to mieliśmy powiedziane, jak X-Men dołączyło do MCU, że no jednak trzeba jednak kilku lat, Feige tak powiedział, że potrzeba kilku lat, aby X-Menów wprowadzić w ogóle do kinowego uniwersum. I wtedy już właśnie WandaVision było planowane i było na etapie preprodukcji, jeśli nie pisania właśnie scenariuszy. Dlatego też no, myślę, że gdyby w tamtym momencie właśnie już byłaby jakaś zapowiedź mutantów, no to jednak byłoby to troszeczkę za szybko, troszeczkę też dopisane. Też pamiętam zaraz jak
Fox został kupiony przez Disneya. No to były teorie, że dajmy na to, nie wiem, Storm pojawi się w scenie po napisach w Black Pantherze. I też uważam, że wtedy już nawet to byłoby za szybko, bo to po prostu z dnia na dzień musieliby nagrywać tą scenę i to samo mniej więcej tutaj, to z dnia na dzień musieliby napisać najpierw tą scenę, by potem ją nagrać. No nie, to było za wcześnie, ale przy WandaVision miałem już takie mini odczucia, zwłaszcza, że właśnie ten deal wyszedł jakoś mniej więcej po zakończeniu Infinity War, kiedy oni jeszcze mimo wszystko kończyli Endgame, więc sądziłem, że może już jakiś minimalny plan jest, tak samo jak no mimo wszystko bardzo chaotycznie było przy Spider-Manie w Civil War, który też został dopchnięty tak naprawdę na ostatnią chwilę. Ale wiesz, tutaj to jest jednak jedna postać, nie? Tak. Jeśli chodzi o Spider-Mana, to jest jedna postać, przy X-Menach no to jest cała grupa superbohaterów, więc to też i mutanci to jednak bardzo znaczny procent komiksowego uniwersum. Tak samo jak Inhumans chociażby i nie da się po prostu wrzucić ich od tak. Trzeba jednak zrobić bardzo mocną podbudówkę, dlatego no nie dziwię się, że jak Feige już wtedy zaplanował te kilka seriali czy kilka filmów na kolejne lata, no to że wtedy nie upchnął jeszcze gdzieś X-Men, no bo musiałby najpewniej kazać przepisać większość scenariuszy. No wiadomo, że Kevin Feige jest bardziej przygotowany na to, że jednak woli sobie rozpisywać mnóstwo rzeczy do przodu, ewentualnie troszeczkę to modyfikować, ale jest to raczej gość, który ma faktycznie wszystko zaplanowane. Jak myślisz, Wiktorze, jaka w ogóle będzie rola tak naprawdę Wandy w Doktorze Strange'u? Znaczy wiesz co, to jest dosyć trudne pytanie. W ogóle jakiś czas temu też wystąpiłem w jednym podcaście właśnie też o WandaVision. Wtedy omówiliśmy ze znajomym 3 albo 4 odcinki i też dokładnie o to sam mnie zapytał. Bo mówiło się, że będzie ona raczej antagonistą w drugim Doktorze Strange'u, bo tak poniekąd właśnie pierwsze 4 odcinki pokazywały Wandę jako niestabilną emocjonalnie, tak jakby nie miała ona też mieć swojego odwrotu w późniejszych odcinkach. Więc to myślę, że to jakoby miała być antagonistą, mogłoby być jeszcze okej. Aczkolwiek trzeba też wziąć pod uwagę też te kolejne 4 czy 5 odcinków, które wyszło. No a w ostatnich, no już wiemy, że Wanda zdała sobie sprawę z tego, co zrobiła. Uwolniła całe Westview. Zdała sobie sprawę, że ci wszyscy ludzie, którzy mieszkają w Westview, ona ich najzwyczajniej wykorzystała jako marionetki, aby stworzyć tą swoją idealną rzeczywistość, o której też mówiliśmy. Dlatego wydaje mi się, że raczej nie. Prędzej ewentualnie będzie ona przed czymś uciekała i w jakiś sposób nawiąże ona swoją relację ze Strange'em. Albo może będzie to tak, że Strange będzie czymś na zasadzie tego komiksowego Strange'a, czyli jakiś superbohater ma problemy, no to idzie do Strange'a, do Sanctum Sanctorum i prosi go o pomoc. I nie wiem, może tutaj Wanda przyjdzie. Zwłaszcza, że ta końcówka tak troszeczkę zapowiada, że ona słyszy głosy swoich dzieci, które czysto teoretycznie nie powinny istnieć i może faktycznie poleci do Strange'a, żeby, no nie wiem, poradzić się, co w takim razie robić. A może się okaże, że wiesz, te dzieci istnieją, ale w innej rzeczywistości, w której na przykład Vision nie zginął, tylko na przykład założył rodzinę z Wandą i na przykład, nie wiem, widzi gdzieś jakieś przebłyski z innych wszechświatów. I to otwiera w pewnym sensie furtkę pod Multiverse of Madness. Dlatego też może się nazywać to Madness, no bo jednak jest tutaj, ma być właśnie Wanda, która też jest szalona mimo wszystko po tym serialu. No i ma tak naprawdę, prawdopodobnie jest najpotężniejszą obecnie postacią, która no, ma problemy z kontrolowaniem tej mocy. To jest bardzo w ogóle fajne, ja bardzo lubię ten wątek w komiksach, często się przewija u Spidermana, że jeżeli coś zaczyna już wykraczać poza jego standardowe akcje i ma do czynienia z jakąś magią, to on nawet się nie zastanawia, tylko od razu idzie do Strange'a i mówi, no słuchaj, jest taki i taki problem, weź doradź, co ja w ogóle muszę robić w takiej sytuacji. Plus ja bardzo lubię Strange'a w komiksach, że on jest troszeczkę taką drama queen i na przykład kiedy raz Spider-Man do niego przyszedł i powiedział, że potrzebuje po prostu nauczyć się jak przybrać formę astralną, Strange mówi, że
spoko, on mu tam wyczaruje, tylko musi chwilę odczekać. On niestety mu nie będzie towarzyszył, ponieważ ma spotkanie i tam Peter pyta, a dokąd idziesz? On mówi, na spotkanie ze śmiercią. Co bardzo chętnie zobaczyłbym u tego Strange'a też, żeby on stał się troszeczkę bardziej poważny. Aczkolwiek no zobaczymy, jak to rozegrają. No, Strange już też jest postacią, która tak naprawdę ma swoje korzenie w 2016. Tak, w 2016 roku wyszedł Doctor Strange. Już jest dosyć długo w MCU, ale pojawił się tak naprawdę tylko w 4 filmach, gdzie w Torze można powiedzieć, że był tylko przez dosłownie ułamek. A wiadomo, w Infinity War też miał podzielony czas, a Endgame pojawił się tylko w końcówce. Więc tak, jestem bardzo ciekaw ogólnie Doctora Strange'a 2. Nie, tak, tak? Znaczy nie, bo chciałem powiedzieć, że mniej więcej właśnie w Torze spełnia taką funkcję, jak ty mówisz, w Spider-Manie, że jest jakiś superbohater, który ma większy problem, no to idzie do Strange'a. Problem, z którym sobie on sam nie radzi, ale magik poradzi sobie jak najbardziej. Z tym, że no tutaj Thor nie znał Strange'a wcześniej, no ale jednak mimo wszystko dalej Strange miał taką funkcję, tak jak w komiksach. W ogóle jest to według mnie dobrze przeniesiona postać. Ja tak bardzo dlatego czekam na rozbudowę, bo bardzo chciałbym zobaczyć, jak Strange się zmienił, ponieważ wiemy, że na początku w tym pierwszym filmie był początkujący, w Infinity War czy w Endgame widzimy, że on już jest doświadczonym magiem, ale chciałbym właśnie spędzić troszkę więcej tego czasu ekranowego z nim, żeby zobaczyć, jak on już jest tym pełnoprawnym czarodziejem. I dlatego jestem też bardzo ciekaw, jak będzie ten film wyglądał, o którym no niestety na razie póki co mało wiemy i pewnie prędzej będziemy mogli się domyślić, kiedy wyjdzie coś już ze Spider-Manem lub jeżeli wyjdzie cały Spider-Man, po którym dopiero z tego co wiem nastąpi Doctor Strange, jeśli się nie mylę. Po którym dużo ma nastąpić. W ogóle też trzeba powiedzieć, że Marvel na tę chwilę ma naprawdę rozbudowaną oś, że tak tutaj to nazwę, na kolejne, znowu kolejne kilka lat. Z tym, że no, sytuacja taka, jaka jest na całym świecie, niestety sprawiła, że Marvel ma bardzo wiele przetasowań. Bo chociażby po Black Widow miało być Eternals. Teraz natomiast mamy mieć, jeśli chodzi o filmy, nie liczymy tej seriali, Black Widow, Shang-Chi, Spider-Man i chyba dopiero Eternals. Eternals oficjalnie na razie są w listopadzie, Spider-Man w grudniu. A w listopadzie tego roku? Tak jest. Na to okej, dobra. Aczkolwiek jestem prawie pewien, że jest to kwestia czasu, nim to przesunął, bo no umówmy się, Shang-Chi nawet ma premierę w czerwcu, a nie dostaliśmy ani jednego zwiastuna jeszcze tej produkcji. Ale dostaliśmy klocki Lego, żeby nie było. Ale dostaliśmy klocki Lego, to też prawda. Które mają bardzo ładnego smoka swoją drogą. Tak, dokładnie. I pewnie figurki też fajne, ale zestawy absolutnie nie imające się do filmu. Cóż, czas pokaże. Chciałem właśnie zapytać, ponieważ tutaj też zastanawiam się pod tym względem, że WandaVision działa się 3 tygodnie po zakończeniu Endgame, natomiast Spider-Man drugi dzieje się już 8 miesięcy po zakończeniu ostatnich Avengers. I stąd moje pytanie, co się działo przez ten dłuższy okres, czy cały czas właśnie Doctor Strange będzie zajęty, bo z tego co zrozumiałem, Doctor Strange drugi czasowo dzieje się jeszcze po trzecim Spider-Manie, albo w trakcie trzeciego Spider-Mana. No i jestem bardzo ciekaw, co się działo do tej pory, że Strange jest tak zajęty, bo nawet w Far From Home wspominają, że jest po prostu niedostępny na chwilę obecną. No tak, no bo wtedy to już myślę było takie nawiązanie do drugiego Strange'a, bo on miał być chyba w tym roku, z tego co się dobrze orientuję, wedle tej oficjalnej Marvelowej rozpiski, zanim jeszcze rozpoczęła się pandemia na całym świecie. Miał być właśnie w tym roku, miał w tym roku zadebiutować. I Spider-Man też, ale po Strange'u właśnie trzeci Spider-Man. I myślę, że w drugim Spider-Manie w Far From Home było właśnie nawiązanie do drugiego Strange'a, że jest aktualnie niedostępny, bo pewnie gdzieś hula po wszechświatach, których nikt nie zna. I musi się zajmować tam porządkowaniem tego wszystkiego, jak to na niego przystało. W najnowszej zapowiedzi też Falcon and the Winter Soldier mamy też wzmiankę o Doktorze Strange'u, bardziej zabawną na tej zasadzie, ale jest tam bardziej powiedziane, że właśnie gdzieś tam jest aktywny, coś robi. Nie widziałem. Nie widziałeś jeszcze nowego zapisu tego spotu, a polecam bardzo. Nie, ja to wiesz, spotów nie oglądam. Aż tak. Nie chcesz sobie psuć niespodzianki? To raz, a dwa, wiesz, za dużo jednak jest tych materiałów, żeby to wszystko klikać i to wszystko oglądać. Wystarczą trailery. Ja niestety nie potrafię się czasami powstrzymać, bardzo lubię
oglądać te wszystkie rzeczy. Aczkolwiek muszę przyznać, że końcówka WandaVision na pewno zaostrzyła mój apetyt, bo myślałem, że będziemy o wiele więcej rzeczy wiedzieli, czego możemy się spodziewać, przynajmniej po tym Doktorze Strange'u, a tak naprawdę na chwilę obecną jest to jedna wielka niewiadoma. Zupełnie praktycznie nie wiemy, co tam się będzie działo. Generalnie to myślę, że już tutaj całkowicie wyczerpaliśmy temat WandaVision i troszeczkę też zeszliśmy na temat potencjalnej przyszłości MCU. Myślę, nie, masz coś jeszcze do dodania odnośnie tego serialu? Chciałem ogólnie powiedzieć, że jest naprawdę porządny, że to jest bardzo dobry serial. Może nie bardzo dobry, jest dobry i zwłaszcza końcówka, mimo że finał mi się ostatecznie nie podobał, jeżeli chodzi o samą walkę, to złapał w pewnym momencie za serduszko i mimo wszystko nie żałuję w żaden sposób, że spędziłem z nim czas. Co więcej, uważam, że on świetnie spełnił swoje zadanie jako powrót do MCU po takiej długiej przerwie. I właśnie to, co mówiłem, że on robi apetyt na kolejne produkcje, czyli doskonale spełnia tą samą rolę, co filmy, które wychodziły i mimo wszystko dalej chciało się oglądać kolejne części. No a wiemy, że tutaj apetyt jest dosyć spory na tego drugiego Strange'a, o czym przed chwilą dosyć długo gadaliśmy. Więc ogólnie uważam, że jest naprawdę w porządku produkcją. Znaczy, przede wszystkim ja bym aż tak się nie pospieszył, że jest bardzo dobrą produkcją, bo finał jednak troszeczkę pozostawił taki mocny niesmak, ale trzeba powiedzieć wprost, że ten serial ma coś, czego na przykład nie miał Mandalorianin, czyli ma showrunnera, który stoi nad tym wszystkim. Nie wiem, kto był showrunnerem, czy to był Feige, czy nie, to już akurat tutaj jest nieistotne. Ale ta osoba, która odpowiadała za ten serial, najzwyczajniej stała nad tym wszystkim, akceptowała dane pomysły lub nie. W przypadku Mandalorianina było to tak, że Favreau zatrudnił kilku reżyserów, dał im scenariusze i zróbcie co chcecie, z tym, że każdy reżyser miał inny zupełnie styl, zarówno narracji, jak i nie wiem, prowadzenia kamery, wszystkiego tak naprawdę, co było widoczne bardzo mocno w drugim sezonie, troszeczkę mniej w pierwszym, ale też to było widoczne przy drugim oglądaniu. Zaś w przypadku WandaVision wydawać by się mogło, że będzie to bardzo widoczne, bo jednak mamy kilka różnych sitcomów, tak jak mówiliśmy wcześniej, kilka odcinków nawiązujących do kilku er sitcomowych. No, a jednak się okazało, że jest to bardzo spójny stylistycznie serial, który wie, w jakim kierunku idzie, na start wie, w jaki sposób też ma się zakończyć. No i też tak jak powiedziałeś, też tutaj całkowicie się zgadzam, że jest to bardzo fajny i dosyć satysfakcjonujący powrót do MCU. Przez te półtora roku, kiedy nic się nie działo od drugiego Spidermana, jakoś nie miałem zbytnio takiego oparcia na Marvela, bym powiedział. Teraz troszeczkę to właśnie już wróciło, bo jednak chcę wiedzieć, co jest dalej. Na horyzoncie za tydzień czy dwa Falcon właśnie, o którym mówiliśmy. Więc tak, no, będziemy mieli bardzo dużo i nie mogę się już doczekać. Nawet jeśli nie wszystko będzie mi się podobało, no to i tak będę to śledził. Dokładnie tak jak i u mnie. Nawet wręcz bym zaryzykował stwierdzenie, że Falcon and the Winter Soldier póki co zapowiada się na taki bardzo przyziemny serial, a potem znowu dostaniemy Lokiego, który też będzie o czymś bardziej kosmicznym, czymś niespecjalnie codziennym, powiedzmy. Więc bardzo fajnie, że są też różnorodne te seriale i różną tematykę podejmują. Mam nadzieję, że ta pandemia jak najszybciej minie, bo uważam, że te seriale nie będą też tak działać dobrze, jeżeli te filmy nie wrócą na stałe. No ale wiadomo, jest to niezależne w żaden sposób od nas. A tak jeszcze zapytam, na jaki serial najbardziej czekasz z tych, które nadchodzą? Jeżeli miałbym szczerze odpowiedzieć, to na Miss Marvel i nie będę ukrywał, jest to po prostu podyktowane moim fanboystwem, bo uwielbiam tą postać, zacząłem czytać komiksy z nią, bo usłyszałem, że jest spoko seria, a stała się jedną z moich ulubionych postaci. Jestem bardzo ciekaw castingu, ponieważ aktorka, która się wcieli w tą postać, to jest jej debiut. Taki aktorski, jeśli chodzi o seriale, więc będzie to spore wyzwanie i uważam, że Kamala też może w bardzo fajny sposób wprowadzić troszeczkę te mniejszości do MCU, zwłaszcza, że jej postać w komiksach jest bardzo ciekawa, to jest po prostu nerd, który pisze fanfiki i który jara się troszeczkę taki Spider-Man, który jara się tym całym superbohaterstwem. No i dodatkowo ta postać też potem właśnie pojawi się w Captain Marvel 2 i wiemy, że Miss Marvel też jest mocno, jeśli chodzi o postać, połączona z Captain Marvel, także jestem bardzo ciekaw, jak to zrobią, ale jeżeli chodzi o te seriale, które teraz zostaniemy w tej bliższej mimo przyszłości,
Wydaje mi się, że Loki będzie mimo wszystko o wiele ciekawszym tym, czym jeszcze MCU może nas zaskoczyć w najbliższym czasie. Bo mówiąc szczerze, Falcon and the Winter Soldier na pewno jestem prawie pewien, zwłaszcza z tą obsadą, że będzie bardzo solidną produkcją, ale Loki po prostu może być czymś ciekawszym, czymś, co faktycznie zmieni to, co może niektórzy oczekiwali, że WandaVision zmieni, jeśli chodzi o seriale. Nie wiem, czy też tak masz podobnie, Wiktor. Znaczy, w przypadku Lokiego powiem to absolutnie szczerze, nie czekam całkowicie na ten serial, bo to jest serial, który ma się rozgrać w tej alternatywnej rzeczywistości, gdzie Avengers cofnęli się w czasie po Tesseract, no i Loki uciekł z Tesseractem nie wiadomo gdzie. Z tego, co się dobrze orientuje, oczywiście. Jak w przypadku komiksów, ja bardzo lubię Elseworldy, tak w przypadku MCU jakoś jednak wolę śledzić tą główną linię czasową. Niekoniecznie jestem aż tak bardzo podjarany samym faktem alternatywnej rzeczywistości, jaka jest w Lokim. Natomiast jeśli chodzi o seriale, na które ja najbardziej czekam, no to Falcon i Winter Soldier. Głównie dlatego, bo po pierwsze te postaci były wprowadzone przez film, jakim był Winter Soldier właśnie. Znaczy Bucky był wcześniej, ale jako Winter Soldier właśnie był w drugim Kapitanie Ameryce, a jest to według mnie absolutnie najlepszy film Marvela. Natomiast poza tym jestem też, można powiedzieć, fanem ranu Brubakera w Kapitanie Ameryce. Nie wiem, czy go czytałeś, natomiast jeśli nie, to polecam jak najbardziej. Nie przeczytałem w całości, czytałem troszeczkę, ale też bardzo mi się podobało. Tak, właśnie on zahaczał Civil War, później kolejnym Kapitanem Ameryką był właśnie Bucky i tutaj też mamy mieć ten wątek, gdzie nie wiadomo, kto w końcu przejmie tarczę, czy Bucky, czy Falcon. No z pewnością Falcon, ale będzie miał jednak bardzo sporo problemów po drodze. I właśnie dlatego czekam na ten serial, bo nawiązuje najzwyczajniej do moich ulubionych komiksów z Capem. Natomiast kolejnym serialem, na który tak bardzo mocno czekam, który też wedle zapowiedzi pojawi się w tym roku, no to Hawkeye. Zdecydowanie Hawkeye. Bo jak pewnie część z Was wie, bądź nie, tutaj też taka autoreklama, ostatnio nagrałem recenzję Hawkeye'a Kate Bishop i ten komiks był bardzo fajny. Bardzo serdecznie polecam i chciałem się wciąć, że na pewno będzie to Hawkeye, więc obstawiałem to od razu właśnie po Twoim tym ostatnim odcinku, którym w ogóle zachęciłeś mnie, żeby przeczytać ten komiks, bo ja jeszcze niestety nie miałem tej przyjemności, a z tego, co opowiadałeś tam, no jest to jedna z lepszych pozycji, którą mamy obecnie na rynku. Tak, dokładnie, kupuj i czytaj. I Wy też macie kupować i czytać, najlepiej oglądać też mój materiał. Natomiast właśnie Kate była tam tak bardzo dobrze napisaną postacią i to była tak dosyć przyziemna historia, która odchodziła od tych wszystkich Avengers, od tego całego głównego konfliktu w Marvelu, od całego tego lore Marvelowego, że nie trzeba było znać tego, co się dzieje aktualnie w tym komiksowym świecie, że też liczę na to, że w przypadku Hawkeye'a też dostaniemy, w przypadku serialu o Hawkeye'u też dostaniemy po prostu zwykłą historię, która nie będzie miała nie wiadomo jak wielkiego powiązania z całym MCU, która najzwyczajniej wprowadzi po prostu Kate Bishop do tego uniwersum. Da też, można powiedzieć, w pewnym sensie takie lekkie pożegnanie poprzedniego Hawkeye'a i da nam nową Hawkeye, więc dlatego bardzo, bardzo mocno czekam na ten serial. Tym bardziej, że nawet już same zdjęcia z planu zachęcają do tego, aby go obejrzeć. Zgodzę się całkowicie, bo jeszcze dodatkowo chciałem dodać, że wracając na chwilę do Kapitana Ameryki, że też bardzo czekam, głównie za to, że lubię przede wszystkim te postacie, ale Loki wydaje mi się, że w jakiś sposób mimo wszystko podtrzymali go przy życiu, żeby gdzieś tam zahaczał o głównie właśnie tą główną linię MCU, choć oczywiście mogę być w błędzie, może to będzie tylko jeden serial, który w ogóle będzie gdzieś się na uboczu dział, aczkolwiek jestem bardzo ciekaw, co po prostu zrobią z tym wszystkim.
No cóż, tak naprawdę Falcon and the Winter Soldier wchodzi za tydzień od dzisiaj, jeżeli kiedy to nagrywamy, a Lokiego dostaniemy już w maju, także tak naprawdę bardzo szybko zapewne się o tym przekonamy. No dokładnie tak, serio. Jak nie mieliśmy w tamtym roku ani jednego Marvela, ani filmu czy serialu, tak w tym roku 3 albo 4 seriale i 3 albo 4 filmy, planowo filmy oczywiście, to jest naprawdę nie odrobienie poprzedniego roku i zapełnienie tego, tylko po prostu content na, myślę, 3 lata, które normalnie dostalibyśmy wcześniej. Dlatego, no mówię, też bardzo mocno na to wszystko czekam. Pewnie nie wszystko będzie mi się podobało, pewnie w większości powiem, że to są słabe seriale czy słabe filmy, albo że co najwyżej średnie, też często do nich nie będę jakoś powracał. Ale będę to śledził mimo wszystko dalej jako fan zarówno Marvela, jak i MCU. Ja się zgadzam zupełnie. Mam nadzieję, że te seriale będą na takim samym poziomie, co najmniej jak WandaVision, wiadomo. Będą różne inne tematyki, więc tak naprawdę dostaniemy całą masę różnych produkcji na różne tematy. Dostaniemy ich tak dużą masę, że odrobimy sobie ten zaległy rok, wydaje mi się, właśnie jeszcze dodatkowo na plus. No, mam nadzieję, że po prostu wszystko już wróci do normy, bo mimo wszystko te seriale są bardzo fajne, ale nie oddają tego samego uczucia, wydaje mi się, co te produkcje filmowe, co właśnie pokazała WandaVision, które nawet z tym finałem no, nie była w stanie udźwignąć tego, co zazwyczaj dostajemy na poziomie, jeśli chodzi o filmy, chociażby pod względem efektów. Aczkolwiek też nie każdy z tych seriali Marvelowych, czy też filmów, nie zawsze musi być taką wielką rozwałką. Wręcz wydaje mi się, że WandaVision zyskiwało, kiedy po prostu było taką troszeczkę bardziej przyziemną, choć z tymi całymi zwariowanymi elementami opowieścią. Tak, dlatego, tak jak mówiłem wcześniej, wolałem te momenty, gdzie WandaVision skupiała się na relacjach, a niekoniecznie na tej typowej Marvelowej efekciarskiej rozwałce. No ale cóż. Dokładnie, to bardziej służyło. Dokładnie tak. Myślę, że tutaj już dosyć dużo rozmawiamy. Jeśli chcesz coś jeszcze dodać, no to czuj się swobodnie. Polecam bardzo materiał Wiktora o Hawkeye, o którym wspominaliśmy, bo jak go słuchałem, to faktycznie zachęcił mnie do tego, żeby po prostu kupić sobie ten komiks. No i ogólnie polecam kanał Wiktora. I ja bardzo dziękuję. I tobie też mogę podziękować, myślę, tutaj za występ. Ja nic tutaj już więcej do dodania nie mam, bo naprawdę dosyć długo rozmawialiśmy, dosyć mocno wyczerpaliśmy ten temat. Myślę, że jeszcze pewnie będziemy rozmawiać na temat kolejnych seriali. Na początku to był taki crossover, żeby po prostu porozmawiać o Mandalorianinie. Chyba się przerodzi to w jakąś większą serię, myślę, gdzie będziemy mówić o kolejnych serialach Marvela czy Star Wars. Bardzo chętnie, jeżeli będzie opcja, pojawi się Wiktor, bardzo przyjemnie się z tobą rozmawia. No i fajnie jest w końcu właśnie móc podyskutować znowu o tych superprodukcjach, które się pojawiają. Nie tylko przez internet, gradając na czacie ze znajomymi, ale po prostu rozmawiając sobie z kimś przy takiej właśnie dyskusji. No, dokładnie. I też można to potem zawsze odsłuchać i do tego wrócić. To też jest dodatkowy plus. No więc cóż, ewentualnie możecie pisać w komentarzach, co sądzicie o takim pomyśle, czy wracać do takiej dyskusji przy kolejnych serialach, czy to przy Falconie, czy Lokim, czy Star Wars, Asoce, Kenobim, Jodzie, Droidzie Gonku i tak dalej. Mówię, ja jestem jak najbardziej bardzo tutaj też z dyskusji zadowolony, tak jak Michał, bo bardzo fajnie się oczywiście rozmawia na temat tych wielkich superprodukcji. No więc cóż, myślę, że możemy się już powoli żegnać. Ja nazywam się Wiktor Weprzęc i słuchaliście tej naszej dyskusji o WandaVision. I jeszcze raz dzięki, Michał, za przyjście. I ja dziękuję ślicznie, Wiktor. I do zobaczenia z wszystkimi przy najbliższych materiałach. Na razie. No, do zobaczenia w kolejnym materiale.